Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, a może powinienem powiedzieć siemanko, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będzie o ważeniu z brukitu. Ważenie z brukitu w powszechnej świadomości wielu piwowarów domowych, ale szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie uważali piwa, jest uznawane za coś po prostu niegodnego piwowara, że to jest po prostu no, jakaś po prostu ściema, tak? Że to są jakieś kurwa gorące kubki, no po prostu żenada. Więc moje dwie pierwsze warki to były brukity. Myślę, że bardzo wielu piwowarów, którzy dzisiaj są właścicielami browarów albo są zawodowymi piwowarami, też zaczynało od brukitów, więc w ogóle nie myślcie w ten sposób. Dlaczego, jakie brukit ma zalety w porównaniu do ekstraktów słodowych i samodzielnego chmielnia, które polecałem, jak nagrywałem filmy 2 lata temu? Przede wszystkim brukit zrobicie dosłownie, jakbym to zrobił tak na maksa szybko, to myślę, że w 15 minut można zrobić. Natomiast ja zrobię troszkę dłużej, ale tak, żebyście wszystko widzieli i wszystko wiedzieli i takie najlepsze po prostu triki, które pozwolą Wam to wszystko zrobić inaczej niż jest na instrukcji. Będziemy dzisiaj robić bitera Finlandia Bitter i dodamy do tego Brukit Plus, Browamator Brukit Plus. Dlaczego tak? Dlatego, że właśnie taki zestaw jest dodawany do zestawu Super Start Prezent, który jest w Browamatorze, który to zestaw i ten bez tego zestawu, znaczy bez tych surowców, czyli sam dwa wiadra, tam wiecie, miarka do cukru, różne inne rzeczy. To tutaj takie mieszadełko, taki prawda tutaj reduktor osadu, wszystko to nam się przyda, ponieważ ja sprzęt mam jakby z poprzednich warek, więc tutaj jakby to nie mam tego zestawu, ale sobie zobaczycie na Browamatorze. Więc na Browamatorze z tej okazji, że to jest film we współpracy, chcemy odważyć ludzi, bo tak naprawdę to, co ludzi zniechęca albo powstrzymuje przed ważeniem piwa, to jest to, że po pierwsze nie mam czasu, po drugie, kurde, pewnie mi nie wyjdzie. Otóż na 95% Ci wyjdzie. Dlaczego? Dlatego, że jak zaczynasz, to masz sprzęt nówka sztuka. Tam naprawdę, jeżeli będziesz postępował wszystko zgodnie z tymi instrukcjami, które ja Ci tutaj podam, no praktycznie jest minimalna szansa, że się to spieprzy. Powinno się udać. Więc zaczynamy. Jak powiedziałem, robimy Finlandia Bitter. Jako surowiec uzupełniający używamy BA Brukit Plus. To jest mieszanka syropu ekstraktu słodowego i glukozy. Chodzi o to, że czasem ekstrakt słodowy, taki jak tu mamy, możemy też użyć do uzupełnienia tutaj cukru, ale on da nam piwo mocno słodkie. Mocno słodkie. Ta glukoza doda nam troszkę wytrawności. Nie robimy brukitów z samym cukrem, bo one bardzo często dają piwo cienkie i mocno alkoholowe. Dobra, zaczynamy od czego? Zaczynamy od tego, że wkręcamy do tego, prawda, pięknego fermentora kranik i montujemy w nim reduktor osadów. Reduktor osadów to robimy w ten sposób. O, zaraz się okaże, że nie pasuje do tego i będzie śmiech. Sobie. Po co to jest? Ano jest to po to, że nie będziemy przelewać w ogóle. To znaczy ja Wam pokazuję, jak to zrobić tak najbanalniej prosto, żeby po prostu nie spieprzyć. Czyli będziemy fermentować w tym i z tego będziemy rozlewać. Z tego będziemy robić rozlew do butelek. Więc tak, montujemy sobie to. Wcześniej ten cały fermentor, nie fermentator. Fermentator to byłby człowiek, który się zajmuje fermentacją. Ten cały fermentor został umyty płynem do mycia naczyń. Teraz co robimy? Dezynfekujemy go. Używamy do tego słynnego Oxy. Oxy One. Dajemy, prawda, łyżeczkę. Troszeczkę więcej nie zaszkodzi. I dolewamy ciepłej wody. Woda jest ciepła, nie gorąca. Litr wody około. Chodzi o to, żeby to się nam dobrze rozpuściło.
Ponieważ wiem, że miałem 1,5 litra, więc jeszcze trochę. Trzeba sobie ułatwiać takie mierzenie. Ale nawet to odmierzanie wody w przypadku brukitu jest banalnie proste. Bełtamy to i odstawiamy. Teraz, ponieważ wszystko się będzie działo bardzo, bardzo szybko, wobec czego zajmiemy się drożdżami. Teraz już zagotowujemy wodę, tak żeby sobie była wrząca. W zestawie mamy instrukcję. Zaraz ją przeczytamy. I mamy drożdże. Drożdże, takie o. To są takie drożdże no name, nazywają się, chociaż te akurat mają name, nazywają Kuiwahiwa. No i pięknie, bardzo ładnie. Mamy instrukcję po angielsku, jak tutaj mamy robić ten. Mamy instrukcję po polsku z browamatora. Więc generalnie te instrukcje wyrzucamy. Nie, chodzi o to, że oni tutaj mówią, że wystarczy to rozpuścić z gorącą wodą. I pewnie mają rację, ale ja Wam chcę pokazać kilka dobrych praktyk i dlatego zrobimy inaczej. Więc zaczynamy od tego, że tam nam się gotuje woda. Po co się woda gotuje? Po to, że sobie weźmiemy szklaneczkę. Bierzemy sobie szklaneczkę, do szklaneczki wlewamy wrzątek i sobie czeka ten wrzątek. Możemy nawet w niego włożyć termometr, żeby patrzeć, jak nam ten wrzątek się ochładza. Dobrze. Tak, tutaj sobie wrzątek czeka. Czy to się zmieści? Zmieści. No i dobra. Z tym czekamy, aż to nam się ochłodzi do jakichś 30 stopni. A tymczasem bierzemy garnek. I to jest przewaga kolejna brukitu. Garnek nie musi być wielki. To jest garnek, ja nie wiem ile, 5 litrów, 7 litrów. I on nam w zupełności wystarczy. On nam w zupełności wystarczy. Zaczynamy nie od tego, tylko od tego. Dlatego, że to jest sypkie. Sypkie rzeczy, sypkie ekstrakty rozpuszczamy w zimnej wodzie. Nie rozpuszczamy jej w gorącej wodzie, żeby nam się nie zrobiła klucha. Więc nalewamy zimnej wody. Ja tutaj leję wodę z filtra. Generalna zasada jest taka. Jeżeli używacie wody kranowej do robienia herbaty, kawy, gotowania zupy i ona Wam smakuje, to piwo też możecie na takiej wodzie robić. Można też kupić wodę w markecie jakąś 5-litrową, najtańszą. Też będzie dobrze. Nalewamy kilka litrów, powiedzmy, że połowę garnka. Nie liczymy, ile tych litrów jest, bo to jest w ogóle dla nas nieistotne. Na razie jeszcze nic nie podgrzewamy. Na razie jeszcze nic nie włączamy palnika, tylko wsypujemy sam ten środek dodatkowy cukier. Możemy go troszkę tak pokruszyć, żeby on się nam zrobił taki sypki. No, oczywiście zasypiamy kuchnię. Będziemy ją potem musieli posprzątać. Dobra. Bierzemy sobie teraz takie urządzenie. Trzepaczkę do ubijania jajek, czy tam jak ktoś, do czego to tam jest. I rozbełtujemy to. Jakbyśmy to wsypali do gorącej wody, to gwarantuję Wam, że zrobiłaby się klucha i byśmy mieli problem. Bardzo ładnie pachnie już. Dobra. Tutaj sobie grzejemy to i mieszamy. Otwieramy puszkę z ekstraktem. Tu już mamy taki gęsty syrop i go wlewamy tutaj. O. Mieszamy.
To musi nam się dobrze rozprowadzić. Podgrzewanie pomaga, nie? Do tej puszki zaraz wlejemy gorącej wody, żeby nam wyleciała reszta. Tak. I my to zagotujemy. Co nam uspokoi nas, że na pewno jest wysterylizowane, rozprowadzi nam dobrze ten ekstrakt. I mówię, tutaj nawet nie potrzebujemy termometra, dlatego że wiemy, że no wiemy, jak wygląda wrząca brzeczka, jak wygląda wrzące piwo. To jest oczywiście bardzo gęste, to ma pewnie z jakieś 30-40 plato, ale nie robimy risa, tylko robimy bitera. Woda zawrzała, więc tutaj umiejętnie wlewamy ją do tej puszki. Ona nam po prostu rozpuści tenże ekstrakt. Puszka ma to do siebie, że dobrze przewodzi ciepło, a więc się nagrzewa, więc tutaj już bierzemy rękawice. To wszystko. Nie martwimy się, ile mamy wody, byle się nam w garnku mieściło. No i takim sposobem wszystko praktycznie tutaj mamy wyciągnięte. Spróbujmy sobie tego ekstraktu, jak on smakuje. No muszę powiedzieć, że czuć, że jest nachmielony. Wręcz czuć taki zielony chmiel. Jak widzicie, brzeczka wrze, nasz rozpuszczony ten. Wszystko się rozpuściło pięknie. Wyłączamy palnik, niech to sobie tutaj ten. Natomiast co robimy z fermentorem? Z fermentorem robimy coś takiego, że przepłukujemy kranik oksy, tak? Żeby też się zdezynfekował. Można go otworzyć, kilka razy zamknąć. Dobra, to wystarczy. Przechylamy go. Ostatnie potrząśnięcie. Oksy wylewamy. I na dno jego wlewamy zimnej wody. Zimnej wody z tej, z lodówki. To jest akurat woda z marketu. Nie ma znaczenia jakiego i jaka. Wlewamy sobie wodę. Woda się może nawet fajnie napowietrzyć. Nie musimy płukać po oksy fermentora. Przelewamy naszą brzeczkę do wiadra. No i co? Mamy 10 litrów, czyli potrzebujemy jeszcze 10 litrów zimnej wody, żeby dolać, żeby mieć osiągniętą temperaturę. Chlapiemy, ale z głową, z umiarem. Chodzi o to, żeby to nam się fajnie spieniło, bo wtedy nam się napowietrza ta brzeczka. A powietrze, a właściwie tlen jest w niej potrzebny po to, żeby się namnożyły nam drożdże. Dobra. Mamy jak w mordę szczelił 20 litrów. Gdybyśmy nie mieli, no to trzeba by jeszcze dolać. Tu sobie na razie zamykamy. Patrzymy, jak tam temperatura naszej wody. Temperatura naszej wody ma 26, więc spokojnie oddajemy drożdże. I teraz tak. My te drożdże moglibyśmy, i tak jest pewnie w instrukcji, rozsypać na tym piwie. Lepiej będzie, jeżeli się je zrehydratyzujemy. Jeżeli je zrehydratyzujemy, dlatego że wówczas one będą w lepszej kondycji. Roztegowujemy je, znaczy rozsypujemy i przykrywamy folią, żeby nam żadna wredna muszka, octówka tam nie wpadła. Natomiast martwiła mnie inna rzecz. Drożdże. Bo zobaczyłem, że wszystkie opadły na dno. Nie wygląda to za dobrze, dlatego zacząłem już tutaj nową wodę przygotowywać, bo mam drożdże do następnego piwa S04. I to Wam polecam. Polecam Wam, żebyście zawsze mieli w domu jedną saszetkę zapasową drożdży.
S04, US05, coś uniwersalnego. Dlaczego? Dlatego, że shit happens. Drożdże mogą nie ruszyć. I dlatego właśnie robimy rehydratację, żeby zobaczyć, w jakiej drożdże są kondycji. Te nie są może w jakiejś super kondycji, ale nie są złe. Widzicie te bąbelki ulatniające się? No to znaczy, że drożdże są żywe. Widzicie, tutaj bąbelki się unoszą, dwutlenek węgla, czyli jest dobrze. Drożdże można zadać. Jeżeli całe drożdże by opadły na dno i tutaj nie byłoby śladu, na przykład tu się powinna taka fajna pianka zrobić, się nie zrobiła, ale jest dwutlenek węgla, widać, że drożdże żyją. Więc jak je wrzucimy tutaj, gdzie mają tutaj słodkość, to one dadzą czadu. Tak naprawdę piwo może Wam się nie udać tylko z brukitu, tylko w jednym wypadku. Oczywiście, jeżeli je zakazicie, to jest inna rzecz, ale tylko wtedy, jeżeli drożdże albo będą w złej kondycji, albo Wy je zabijecie. Czyli jeżeli dodacie drożdże do zbyt gorącej wody albo zbyt gorącej brzeczki, która będzie miała na przykład 50 stopni, no wtedy one umrą, nie zaczną fermentować. Fermentacja powinna wystartować w takim piwie w około 12-24 godziny. Jeżeli jest dłużej, to na pewno będzie źle. Dlaczego? Dlatego, że zwłaszcza w takich temperaturach, jak są teraz, podwyższone ryzyko, jest bardzo ważne, żeby drożdże bardzo szybko zaczęły pracę. Dlatego powtarzam, miejcie zawsze w zapasie jakieś drożdże zapasowe, które możecie użyć, jeżeli na przykład w ciągu 24 godzin nic by się nie działo. Tak? Nie zaobserwowalibyśmy żadnej pianki, nie byłoby żadnego ruchu w rurce fermentacyjnej. Ruch w rurce fermentacyjnej nie jest do końca miarodajny, bo tam może być jakaś nieszczelność, może dwutlenek uchodzi gdzie indziej, ale musi się pojawić piana, musi zacząć spadać ekstrakt.